Cześć, tu Kamila, witam wszystkich serdecznie w kolejnym filmiku. Dzisiaj mam znowu dla Was album ślubny. Chcę Wam pokazać kolejnego ślubnego grubaska. Jak zresztą wiele z Was pewnie już rozpoznaje, wykonałam go z papierów Mintai by Carola Mermi. I troszeczkę ma inny kształt niż zazwyczaj. Zazwyczaj moje albumy były prostokątne, ale zostałam poproszona o to, żeby ten album miał formę kwadratu. I strony mają wymiary 7x7 cali, natomiast okładka ze względu na konstrukcję Hidden Hinge jest prostokątna, ma wymiary 8 cali na 7 cali, a grzbiet już po sklejeniu całości 3¾ cala, więc taki spory grubasek. I tak jak widzicie, tutaj grzbiet ozdobiłam wywoskowaną na złoto woskiem z pentartu i wyembosowaną kilkukrotnie bezbarwnym pudrem. Taką rameczkę, to jest tekturka z filigranek i tutaj fragment karty 3x4 cale, które są oczywiście dołączone tradycyjnie do kolekcji. Grzbiet jest oprawiony washpapą, żeby się po prostu nie niszczył, żeby go fajnie zabezpieczyć. I też pierwszy raz użyłam wstążek satynowych, do których się nie mogłam przekonać nigdy, ale tutaj do tego albumu, do tej tematyki, do tej kolorystyki bardzo mi ta satyna pasuje, więc kupiłam taką szeroką wstążkę. On się wiąże tutaj na taką dosyć sporą kokardę i opasuje cały album w koło. Tył wygląda tak, jest prosty, tylko ten papier w pasy. A z przodu też nie zaszalałam, ponieważ papiery są bardzo bogate, mają mnóstwo wzorów, więc tak na spokojnie umieściłam tylko na froncie ten napis wykrojony wykrojnikiem album. I jest to 6 czy 8 aż warstw papieru naklejonych jedna na drugą, a ta wierzchnia część złota to jest pochodzący z recyklingu fragment opakowania od perfum. Bardzo mi się tutaj przydał właśnie przy tym albumie, ponieważ oprócz kolekcji są też elementy złota. Tak jak tutaj na przykład widzicie na okładce, papiery są też pociągnięte po brzegach tym złotym woskiem i złote narożniki. Dobrze, otwieramy. Album ma 6 kart, oczywiście one są wszystkie rozbudowane. Spojrzę sobie jeszcze tylko, czy wszystko mieści się w kadrze. No, jest ok. I na okładce mamy tylko zwykłą kieszeń. Ona już nie jest bardzo rozbudowana, ta okładka. I w kieszeni umieściłam 3 pojedyncze maty na zdjęcia 10x15, czyli 6x4 cala. I wszystkie maty w tym albumie mają ten rozmiar i są jednostronnie oklejone papierem, a z drugiej strony można sobie nakleić zdjęcie. I tutaj jeszcze tylko zdobiłam tę kieszonkę wyciętą właśnie z tego arkusza, który tutaj obok mam jeszcze. To jest jedyne, co zostało mi z wszystkich wykonanych przeze mnie papierów. I to są te karty właśnie 3x4 i to jest jedna z nich właśnie wycięta, naklejona. Jeszcze dodatkowo można sobie tutaj coś wsunąć, na przykład zaproszenie na ślub. Można sobie tutaj na pamiątkę umieścić. Na pierwszej stronie tradycyjnie ramka z folią i tutaj też oczywiście zmieści się duże zdjęcie. Tutaj od góry można sobie je wsunąć. Napis żona i mąż, jeżeli dobrze pamiętam, jest z laserowelowe, też jest wywoskowane na złoto i pociągnięte embossingiem na gorąco, pokryte embossingiem na gorąco kilkukrotnie, tak samo jak tutaj te elementy wycięte z arkusza elementów do wycięcia. Też on mi został, właściwie dodatkowo go dokupiłam jeszcze w razie czego, więc został mi cały arkusz tych elementów i to jest właśnie ten napis. Żeby go zabezpieczyć, żeby się nie pogniótł, nie podarł, jego pokryłam kilkukrotnie właśnie przeźroczystym embossingiem na gorąco. Tak samo jak ten napis. I ta rameczka jest umieszczona na klapce, a pod klapką mamy znowu kieszonkę, matę na zdjęcie, ta mała karta, która z tyłu ma miejsce na przykład na jakieś zapiski, notatki. A tutaj grafika z tortem ślubnym, piękna. I to jest kolejna klapeczka. Wszystkie klapki mają wstążeczki, za które no po prostu łatwiej złapać i łatwiej je wtedy otwierać. I wszystko jest na magnesy oczywiście. I tutaj też jest boczna kieszeń. W bocznej kieszeni dwie oklejone maty na zdjęcia. I mała karta też z tortem. Ogólnie album pomieści oprócz zdjęć 10x15 też wklejane zdjęcia 9x13. Na przykład na tej klapce no już nie polecałabym wklejania zdjęcia, żeby ta grafika była widoczna.
Papier jest piękny, jak prawie wszystkie papiery oczywiście z Mitai. Nie będę się tutaj rozpływać nad nim, bo wiecie, że uwielbiam te papiery. Kolorystyka akurat tej kolekcji są moje kolory. Uwiodła mnie totalnie. Także z przyjemnością zrobiłam ten album, naprawdę z wielką przyjemnością. Chociaż nie jest to łatwa do robienia albumów kolekcja, podobnie jak poprzednia Kiddy, z której robiłam album dziecięcy. Na tej stronie mamy taką klapeczkę, właściwie książeczkę. Bardzo mocno trzyma ten magnes. Tutaj zmieszczą się jeszcze dwa zdjęcia 9x13, a pod spodem mamy znowu boczną kieszeń. I ponownie matę na zdjęcia i karta. I już Wam mówię, dlaczego ta kolekcja nie jest prosta do tworzenia albumów. Ponieważ grafiki są tak umieszczone, że bardzo trudno jest wyciąć sobie je tak, żeby uwidocznić je ładnie w tym albumie. Podobnie miałam z albumem Kiddy, tam te zwierzątka traciły głowy, więc musiałam to wszystko wycinać. Jeżeli ktoś nie widział, polecam do obejrzenia ten mój poprzedni filmik. A tutaj na tej stronie jest głęboka kieszeń, oczywiście też maty na zdjęcia. Tak jak widzicie, na tych matach udało mi się też niektóre grafiki zachować, pokazać, wyeksponować. Tutaj mamy wodospad na pionowe zdjęcia. Naklejałam tylko takie częściowo tutaj papier, żeby po prostu po naklejeniu zdjęć ten element nie był zbyt gruby, zbyt wystający. A jak tutaj nakleimy zdjęcie, tutaj w tym obszarze, to i tak ten biały papier zostanie zaklejony, także wszystko będzie wyglądało dobrze. I tutaj zmieszczą się 2, 4, 6, 8 zdjęć. I całość jest zawiązywana też na tą satynową wstążkę, satynową, atłasową, w pięknym różowym kolorze. Ten brudny róż w tym albumie jest prześliczny, idealnie pasuje do takiej ślubnej właśnie tematyki. I w każdej stronie oczywiście ma to na wklejenie dodatkowych zdjęć. Tutaj zaszalałam z klapkami, jest ich tutaj dosyć sporo. To taki motyw przewodni, jeden z motywów przewodnich tej kolekcji, czyli baloniki z napisami Mrs. and Mister. I tutaj mamy klapeczki. Miejsce na dwa kolejne zdjęcia, 9x13, bo 10x15. Może się tutaj też zmieszczą, oczywiście, ale wtedy nie będzie można... Chociaż nie. Ja sugerowałabym na przykład wywoływanie tych większych zdjęć, w ogóle zdjęć, z białą ramką, bo jest taka możliwość. Wtedy nie będzie trzeba ich naklejać jeszcze dodatkowo na biały papier i dopiero tutaj, żeby to ładnie estetycznie wyglądało, ale sama biała ramka w odbitce już fajnie wybije nam to zdjęcie na tle tego papieru ozdobnego i nie będzie tworzyło się dodatkowa po prostu grubość w albumie. I kolejna klapeczka i tutaj znowu miejsce na dwa zdjęcia i trzecia klapka i tutaj przecudowna grafika ze strojami ślubnymi. Ja proponowałabym, żeby tutaj umieścić jednopionowe zdjęcie. To duże, 10x15, myślę, że to będzie pięknie wyglądało. Kolejna strona, tutaj jest klapka z pionową kieszenią i ponownie dwie maty na zdjęcia i karta z tortem na jakieś zapiski. Wszystkie brzegi kieszonek, wszystkie papiery, którymi wyklejałam album, są właśnie pociągnięte tym złotym woskiem z pentartu. Tutaj na klapeczce zawiązywana na kokardkę jest taka jeszcze nieduża książeczka na dwa te mniejsze zdjęcia. I to wszystko jeszcze ozdobiłam tą kartą 3x4 cala. Tutaj znowu powtarza się motyw tego serduszka, kluczyka, kłódki. I oczywiście dodatkowa mata w stronie. A tutaj taka trochę niespodzianka, ponieważ ja staram się nie łączyć papierów z dwóch różnych kolekcji. Natomiast tutaj pani prosiła mnie, przyszła właścicielka, żeby połączyć kolekcję Seventh Heaven i Marry Me. No dla mnie to było raczej nie do wykonania, a zaproponowałam, że w centralnym punkcie tego albumu po prostu te papiery z Seventh Heaven wykorzystam. Pani specjalnie zależało na tym, szczególnie zależało na tym, żeby to był papier wnutki, konkretnie ten, więc zrobiłam oczywiście symetryczne, bliźniacze strony, duże kieszenie, na których doskonale widać ten niebieski papier wnutki. I tutaj nakleiłam takie harmonijkowe maty na zdjęcia. Tutaj jeszcze cztery małe zdjęcia wejdą. A tutaj mamy pochlapania z tuszu akrylowego. Skąd ja go mam? Pokazywałam go w ostatnim filmiku zakupowym.
Troszeczkę inny odcień ma niż to złoto tego tuszu, ale myślę, że też fajnie się błyszczy, fajnie to wygląda i tak troszeczkę ujednolica ten album. I tutaj taki kolaż z tych elementów, z arkusza elementów do wycięcia. No myślę, że w jakiś sposób udało mi się wpleść tę kolekcję Seventh Heaven do kolekcji Marry Me. I tutaj te dwie maty na zdjęcia też są oklejone, jedna kolekcją Marry Me, a druga właśnie tym papierem wnuki. Jeszcze taki mały kwiatowy tuż się tutaj załapał. I ponownie z drugiej strony, tutaj jest strona dla panny młodej, więc jest suknia. I kolaż z kwiatów, serduszka i ten balonik z napisem. I też miejsce na cztery kolejne małe zdjęcia. Wszystko zawiązywane ma wstążeczkę. A tutaj też dwie maty na zdjęcia. Tutaj troszeczkę więcej elementów kwiatowych. Wiadomo, po damskiej stronie więcej kwiatów. I kolejna strona. Tutaj znowu ta grafika, którą mi się udało wyeksponować z tym cudownym tortem piętrowym ślubnym. Tutaj klapeczka, miejsce na zdjęcie. Tutaj, tak jak na pierwszej stronie, powtórzyłam tą dużą grafikę. Po prostu bardzo dobrze mi się wpasowała w rozmiar tej klapki. I tak jak we wszystkich kieszonkach, dwie maty na zdjęcia. I karta na notatki. Albo po prostu tylko dla ozdoby. Zamykamy. A z tej strony, pod tą klapeczką, schowałam taki nieduży wodospad na poziom zdjęcia. 9x13 i tutaj wejdzie nam 2, 4, 6, 8 zdjęć. Myślę, że całkiem sporo. Ewentualnie można nakleić zdjęcia tylko na te białe strony. I to wszystko na magnesik. Dodatkowa mata w stronie. I zbliżamy się do końca. Tutaj mamy znowu dwie takie dosyć głębokie kieszenie. Maty na duże zdjęcia. Zarówno po jednej, jak i po drugiej stronie. Na tej kieszeni nakleiłam jeszcze klapkę. Tą piękną też ślubną grafiką. Mnóstwo elementów, które się w albumie przewijają. Tak jak te kieliszki z szampanem na przykład. Czy ta latarnia. No i pozostałe, o których już wcześniej mówiłam. A pod spodem mamy miejsce na kolejne jedno albo dwa zdjęcia. A po tej stronie, na tej kieszeni dużej, jest jeszcze jedna mała kieszonka. Kolejne maty. Mata dodatkowa. I ostatnia strona. I tutaj mamy takie zamykane na magnes klapeczki. To zamykanie stanowi taka książeczka, też podobna do tych, które były wcześniej. Na dwa zdjęcia 9x13. Znowu zawiązywana na kokardkę. I na ostatniej stronie, tak jak już zauważyliście, mogliście zauważyć taki element, który się u mnie w albumach powtarza, czyli zawiązywana na wstążkę kopertka 3D. Ja już tutaj umieściłam puste maty na zdjęcia, jest ich dosyć sporo, dlatego jest dosyć gruba ta kopertka, wydaje się być dosyć wypchana. Właśnie po to, żeby przyszła właścicielka mogła sobie zdecydować, czy będzie naklejać na te maty zdjęcia i wkładać je do kieszonek, czy wydrukuje sobie zdjęcie na przykład z białymi ramkami, ewentualnie naklei na tę matę i dopiero wtedy takie zdjęcie z białą obwódką będzie naklejać na te miejsca, które są przeznaczone na naklejanie zdjęć w tym albumie. Nad albumem się mocno napracowałam, myślę, że całkiem fajnie mi wyszedł, zjadł mnóstwo papierów, często pytacie się, ile papierów jest potrzebnych na zrobienie tego albumu. Więc ten album pochłonął dokładnie 25 sztuk papieru, plus jeszcze dwie kartki z Seventh Heaven, no i zostało mi, tak jak Wam pokazywałam, elementy do wycięcia i te karty. Elementy do wycięcia oczywiście dodatkowo dokupione i te karty, i może jakieś 2/3 jednej karty papieru, także dosyć dużo papierów pochłonął. Mam nadzieję, że spodoba się przyszłej właścicielce. Że udało mi się spełnić jej życzenie, żeby to był album z elementami złocenia. Tak jak mówiłam, te złocenia są bardzo delikatne, widoczne tylko właśnie na niektórych takich elementach jak napis, ramka, jak te narożniki. No i wszystkie brzegi, kieszonek, klapek wytuszowałam, tak jak mówiłam, złotym woskiem. Więc one powinny się fajnie tak, a chociaż delikatnie i tak dyskretnie
błyszczeć. Tak. Nie wiem, czy to widzicie. Ja widzę. Bardzo mi się ten efekt podoba. Myślę, że jeszcze będę go stosować. I cóż, to już wszystko. Spotkamy się w następnym filmiku. I tak jak mówiłam, no ponownie będzie album ślubny. Mam nadzieję, że Was nie zanudzę tym tematem, ale będzie ponownie album ślubny. Podzielcie się ze mną w komentarzach, co myślicie o tym albumie. Zadawajcie pytania. Ja się staram na wszystkie pytania i komentarze odpowiadać. Do zobaczenia. Pa!